trzeba nas to system nadkodywać, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie raz trzeci w City Skylines. Widzieliście ostatnio, co to jest, przebudowaliśmy trochę nasz wjazd do miasta. Rozbudowaliśmy też tutaj dzielnicę tą i nam zaczyna brakować wody. Dlatego zainwestujemy sobie w piękną tutaj drugą pobieraczkę wody i drugi ścieg. No po prostu to jest nasze rozwiązanie naszego problemu raczej. Tutaj pięknie zanieczyszczamy środowisko. Pięknie, no nie pięknie, ale zanieczyszczamy troszkę. No tutaj korki jeszcze są w niektórych miejscach, jak widzicie. Tutaj na przykład. I tutaj to w ogóle. Wiem, o co z tym chodzi. Mają 6 pasów, a korzystałem z jednego. No i oni tutaj się skręcają, żeby wjechać do na teren przemysłowy. Myślę, że to jest spoko nawet. Ale jak widzę, to nie ma w ogóle sensu dawać takiej jednokierunkowej drogi. Znaczy oni tak z tego nie korzystają. Lepiej dać, mi się wydaje, taką. Zmniejszymy to rondo trochę, tak będzie taki sam przemiał. Ja szczerze nie wiem, w jaki sposób to rozwiązać, ponieważ duże rondo. Duże rondo może i by było. Duże rondo, jakie jest duże? Duże rondo jest bardzo duże. Już by trzeba było wszystko rozwalać. Koniczyna drogowa to już nawet nie gadam. Mamy 60 tysięcy. 60 tysięcy, tak. Może jakieś tutaj, nie, edukacja jest spoko. Woda jest spoko, energia jest spoko. Te korki, no to korki. Tu już nie mamy jakby tego. Populacja, połączenie zewnętrzne. No właśnie, tutaj mamy mega żyzne pola, tak? No tak. Ropy praktycznie nigdzie nie ma. Tu jest złoże. Ale tak, to tu jest mega żyzna gleba, dlatego tutaj zaraz sobie rozwiniemy nasz, tak powiem, przemysł rolniczy, tak? Możemy sobie tutaj zrobić drogę polną. Mamy 80 tysięcy, to jest nawet tyle pieniędzy, że normalnie zaraz spadnę w jakiś tutaj trans. Dobra, i budujemy sobie taką prostą farmę w tych żyznych glebach. Takiego wystarczy. No i tutaj obszar przemysłowy muszę otworzyć. Zaznacz obszar przemysłowy. Proszę bardzo, to jest obszar przemysłowy. Kompleks Nikiszowiec. Można i tak. Dobra, mamy tutaj zrobiony rejon przemysłowy. Możemy sobie dać tutaj górną. Sesję potem rozwiększyć troszkę to. A nie, to tak nie. Ale no dobra, rozszerzymy sobie to trochę. Tutaj doprowadzimy wodę i prąd.
Fordę mamy, Mondo nie mamy. Pan przez autostradę mi się wydaje, że się przejdzie. Pewnie tak. Piękne. No to jest też srogie korki. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, szczerze wam powiem, bo się mega te duże korki robią. Autostradowy zjazd. Coś takiego. Mega chcę być do osób. Widzę. Muszę sobie zainstalować jakiegoś moda na to robienie tutaj tego. Powiem wam szczerze, że to jest tragedia. Brak miejsca. Okej, pierwsze wysypisko zapełnione. Co mamy teraz zrobić, widzowie, jak jest pełne śmieciowisko? Przepalarnie jest dopiero... z przepalarni mamy zaraz, także zaraz to zrobimy. Przepalarnie. Ja wam powiem szczerze, że to nam w ogóle nie skorkowuje tej dzielnicy przemysłowej, a wręcz bardziej nam napędza. Nie wiem, co sam o tym myślę, tutaj widzę, że prądu zaczyna brakować. Co? Brak wystarczającej ilości opału. Elektrownia węglowa wysiadła w takim razie. Ale my wam potrzebujemy. Szczerze, to jest ciężko. Powiedz co? Geotermalna, tylko jest ciepło wyrodzone wewnętrzne dzieje, żeby mieć energię. 80... 50, dobra, to dawajmy tą naftową. Wodę potrzebuję, proszę bardzo. Możemy sobie troszeczkę tutaj porobić. Chociaż mogę spalarnie. Jeszcze nie, chyba 350 mieszkańców. Dobra, tutaj możemy rozwinąć przemysł uprawny. Dobra, mamy duże miasto. Bardzo fajnie. Możemy sobie w końcu tutaj pozwolić na coś więcej. Wieża słoneczna, ile to zapewnia energii? Uuuu! Słoneczność powierza właśnie prąd z płaskich wentylatorów, dzięki czemu wytwarza jest prąd. No to to jest następne, 28 000. To jest 28 000. Czy może odblokowałem się pozyskanie? Ale odblokowałem się inne warstwy zabudowania, to większe. To fajnie, że te większe mi się podblokowywały. Ale tutaj bym chciał jeszcze zrobić silosy.
Dobra, backowaliśmy w końcu tę spalarnię. Teraz ją wybudowujemy. Nafta, nafta. Co im tutaj brak wystarczającej ilości kupujących produkty? To są takie korki, widzowie. To jest niepojęte. Tutaj jest zablokowane cały... Wszystko jest zablokowane. Mamy produkcję. Te butelki jeszcze dać. Elektryczne grodzenie. Dobra, możemy dać tutaj pastwisko. Mały sad. Sady jakieś. Dobra. Ja my się porykamy ze śmiećmi, nie? Widzę, śmieci to jest najgorsze. Jak ja mam to jakoś, nie wiem. Przez to tutaj nie możemy totalnie nic robić, nie? To jest tragedia. Dobra, ale ja wam dziękuję w dzisiejszym odcinku za dzisiejsze oglądanie tego odcinka. Ja sobie zainstaluję jakieś mody do tutaj naszego tego, ponieważ jak widzicie, jest tragedia. W ogóle przestępczość wzrasta. Mamy 2000, jest totalny shit, tak powiem. Muszę sobie tutaj jakoś to po prostu z tymi śmiećmi rozwiązać i z tymi korkami wszystkimi. To jest jakiś po prostu żart, że tak powiem. Ja tutaj zrobię coś takiego. To jest podstawówka, tak? To znaczy straż pożarną, dobra. Tą straż pożarną, nie wiem, gdzie wcisnąłem, gdzie musiałem wcisnąć. Tutaj może. 12 tysięcy go z przeniesienia. To ja dziękuję. Proszę to zburzyć. Mam to w dupsku. Proszę bardzo. Jak to się nie rozkarpuje, to ja nie wiem. Dobra, dziękuję wam za oglądanie. Siemanko.